Bardzo ładny samochód. Dodge Challenger z potężną V8. Ale to nie to jest dzisiejszym obiektem westchnień. Moi drodzy, dziś w materiale POV Dodge Viper pierwszej generacji. Tak się składa, że te kluczyki należą właśnie do niego. I w dzisiejszym materiale chciałbym, żebyście skupili się na tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, dokładnie w tym momencie. Otwieramy samochód. Drzwi otwierają się tylko od wewnątrz, od środka. Auto nie ma klamek od zewnątrz. Dach, miękki dach jest ściągnięty i odłożony. Szyby, tu nie ma szyb w zasadzie. Te szyby, które tutaj są, to są takie kawałki plexi. Samochód z początku lat 90. w oryginalnym, pięknym, żółtym kolorze. Bardzo unikatowy samochód. To jest rarytas na drogach, to zdecydowanie. Żmija, przyciąga wzrok, ale to, co najfajniejsze i to, co zawsze w programie High Five starałem się pokazywać, to jazda. Swoją drogą, ten samochód bardzo wiele owadów przyciąga. Jedźmy więc. To jest materiał, w którym zobaczycie wszystko to, jak to wygląda, jak te skóry brzmią tutaj pod materiałem, jak się uginają, jak klamki trzaskają, ale przede wszystkim poczujecie klimat, jak to jest prowadzić Vipera w 2024 roku. Zamknięte. Pasy w drzwiach. Zapinamy się. I odpalamy maszynę. Żeby go odpalić, trzeba przekręcić kluczyk. I teraz jeszcze raz. Ze sprzęgłem najlepiej, bo mamy tu bieg. Odpala zawsze. Teraz sobie wyluzujmy. Cudowna maszyna. Jest zimny. Paliwa jeszcze ciut mamy. Poziom akumulatora jest w porządku. Płyny są ok. Włączmy więc światła. Pociągnęliśmy światła. Światła są włączone. Można więc jechać z kierunkowskazem. Zjeżdżamy. Zostawiamy Challengera. I jedziemy po gościa specjalnego. Cześć, siemanko. Chłopaki krzyczeli. I to jest ten klimat. Samochód fenomenalnie jeździ. Czasami jak się nagrzeje, pod moim pedałem, to jest w stanie się też przegrzać. Ale to zrobiłem tylko raz. To znaczy po prostu musiałem schłodzić furę. I dodajemy gaz. Trochę go odpuśćmy, bo tu pan nam wyszedł. Dodajemy go jeszcze raz. Sprzęgło. I dwójka. I tak można jeździć. To jest klimat, który chciałem wam przekazać. Samochód sprowadzony z Japonii. Z marginalnym przebiegiem 9000 kilometrów. Albo mil. Już nie pamiętam, widzicie? Musiałbym zajrzeć w papiery. Niecałe 10 tysięcy na liczniku. To jest niesamowite. Bardzo szybki wóz, co zaraz wam pokażę. Pojedźmy tym pasem. Samochód z duszą i z charakterem. W pełni sprawny, działający, ale przede wszystkim klimatyczny. Poczujcie się, jakbyście byli w latach 90., bo ten samochód jest z początku lat 90. I to jest piękne w tym samochodzie. Temperatura w normie, płynów, paliwa jeszcze mamy pół baku, no to jest ok. Akumulator w normie. Tutaj nawet radia nie włączałem nigdy. Zapraszam. Gdzie te klamki? Jak to się otwiera? No właśnie. Ja może wyjdę i zobaczę, jak pan by to otworzył. Bo jestem ciekawy. Proszę pana. Ciekawy, czy pan... Proszę pana. Tylko od środka, myśli pan?
Cholera wie, ręka wpadnie do środka. Ma pan rację. Dzień dobry. Witam serdecznie. No niech pan już mi zdradzi tajemnicę. Od środka. Tu nie ma klamek, tylko od środka się otwierają te drzwi. Rozumiem. Jest sikawka tu leży. Gaśnica spadła czy ten? Gaśnica lepiej żeby była, bo ten samochód jest tak szybki, że dobrze żeby rozumiem, to była gaśnica na wyposażeniu. To ja może kiedy idzie pan. Jak panu się siedzi w tym aucie? Jest wygodnie czy jest niewygodnie? Pyta mnie pan, to jak w stanie wojennym mojego kolegę pytali. Panie, jak panu się siedzi? Bardzo dobrze, proszę pana. Broń Boże, nie o to pytam. Do dziurki muszę wstać. Nie, no wie pan, to jest zupełnie... Super. O, teraz już się czuję bezpiecznie. Proszę pana, tylko jestem starszy człowiek. Wie pan co, to my zawrócimy. Co pan na to? Oj, noga mi się obsknęła. Noga mi się omsknęła, wie pan? Stali się, że się guma pali. Niestety, coś mi się zablokowało, przepraszam. Jejku, jakie to było niebezpieczne. Na szczęście wszystko jest... Zauważać, bo poślizgi są. Na szczęście wszystko się udało, ale przestraszyłem się bardzo. Myślałem, że... A jakie są reakcje takich tych różnych widzów? Dzięki panu zrozumiałem, do czego są te zagrówki. Tak, dokładnie. Od tej pory to się zastanawiam jakoś tak z tyłu, żeby dotknąć koło, to trzeba w niebo, bo nie, a teraz już wiem, że nie koniec. O, mamy Lamborghini. To jest fajny też samochód, fajna różnica pokoleniowa. Ale nasz kolorek ładniejszy. Nasz kolorek ładniejszy. To ja proszę pana w moim Trabancie, żeby mi tak warczał jak pański, to musiałem wiertarką tłumik posiurkować. Bo to wtedy był szpan, no a teraz to im cichszy, tym lepszy. Ale no nie, nie w tej klasie. Od sejfu, także nie ma problemu, wal pan równo. Nie, no ale... Panie Robercie, co ja z panem mam? Jak panu mija dzień? Nie, pan, jak co dzień, no, tak jak emerytowi, no. Dekiel stoi w przedpokoju. Wie pan od czego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Trumny, no jak to od czego, moim wiek? Nie, no proszę pana. Takie wyposażenie pan ma w domu? Ile on musi przy takich obrotach palić? 70 do 100 litrów na 100 km. I jeżeli by się nim bawić, na zasadzie odpowiednio jeździć. To jest samochód, który sprowadziłem osobiście zza oceanu. Zza kontynentu nawet. Tego tak przez wodę? Właśnie chyba przez wodę to, znaczy no, płynął promem, ale tak naokoło trochę. Ponieważ on jest z Japonii sprowadzony. Został wyprodukowany w Stanach, bo to jest amerykański samochód. Ale potem w Japonii siedział przez 20 parę lat, prawie 30. No i z Japonii sprowadziłem ten samochód do Polski. Udało się wygrać go na licytacji przez firmę BRP, co prawda sprowadziłem, ale no jest to moje prywatne auto. I dlatego też cieszy podwójnie, bo wiadomo, że swoje zawsze tak cieszy. Bardzo szybki. Proszę pana, już widziałem biały tunel. Nie no, anielskiego orszaku nie będziemy tutaj puszczać. Proszę pana, to ja się panu zrewanżuję. Ja mojego pierwszego Trabanta sprowadziłem, tak? No z troszeczkę mniejszej odległości, bo z Lublina, z ulicy chyba Majdanek czy coś takiego, tam taka ulica była. Jasne. Miałem dużo przeżyć, proszę pana, w odbierach, tylko pan sprowadził w drodze licytacji, że pan kupił używany, a ja miałem nowego. No to nowy Trabant w tamtych czasach, to był pan jakimś multimilionerem chyba. Proszę pana, nie byłem multimilionerem, tylko miałem wujka, co miał dostęp do talonów. Tak właśnie kończą wszystkie Vipery, które są uszkodzone. Właściciel się bawi. Vipery i pasażery. Vipery i pasażery. A potem właściciel się bawi, a potem jest do kupienia jako uszkodzone na licytacji w Stanach. No niestety. 335 to jest szerokość opony. Zaraz się zatrzymamy. To z przyjemnością wielką pokażę panu wszystko, co związane z tym autem. Ale pan tam zawsze za zakrętem stoją. No niech stoją. Bardzo dobrze, niech pilnują. No jasne. Niech pilnują, wie pan.
taki samochód, proszę pana, gdybym miał, to ja bym go nie używał tak jak pan, bo ja bym tak szybko nie jeździł, bo ja już jestem za stary na to. Ale wie pan, co bym zrobił? Postawiłbym w widocznym miejscu, żeby wszyscy sąsiedzi widzieli. To jest taki, proszę pana, no taka wada ludzi w moim wieku. Kiedyś się robi taki, kiedyś się miało samochód po to, żeby sąsiadom nazwać. To już te czasy minęły, ja wiem, ja żartuję oczywiście. No ale ten to, mimo tego, że czasy minęły, zrobiłby wrażenie. A jakby mi pan silnik pokazał, to byłbym cały ten, w skowronkach. Tak. Chciałby pan zobaczyć silnik? A no oczywiście. To jest takie tak zwane serce samochodu. No. Zobaczmy. Silnik jest z przodu czy z tyłu, jak pan myśli? To chyba oczywiście. Proszę pana, sądząc po długości tej machy, to znaczy też się ta pokrywa silnika nazywa fachowo. Kiedyś powiedziałem, że to jest maska na stacji, to mnie facet opluć chciał. A niech mi pan powie, ten znaczek, to on jest, to takiego znaczka nie znam. To jest, co panu przypomina ten znaczek? Proszę pana, sępa, dziób sępa, nie? Sęp? No, albo orzeł jakiś. Nie, przepraszam, dwa kły, bo przecież to jest jakaś kobra albo jakaś inna cholera. O, i tu już blisko. Pierwsze dwa strzały były nietrafione. Nie, bo tak popatrzyłem, wie pan, bez tego kła, no to tak, jest, tak, tak. To jest dziób pingwina, nie pingwina, to, sorry. Tak się zgina dziób pingwina, a to jest żmija. Taka po prostu. To jest żmija, po angielsku viper. A tutaj mamy drugi wizerunek żmii. A to jest Polish Viper. A to jest pszczółka Maja. A ja po prostu też kąsa. Ja mówię po prostu pszczółka na to, ponieważ ten samochód jest w żółtym kolorze, tak jak pszczółka. I to jest dla mnie takie popularne słowo. No piękny jest, cholera, no co by nie kombinować. Bardzo ładnie wygląda z profilu, czyli z tego miejsca, w którym teraz tu stoję. I znowu zagadka, jak to się otwiera. No właśnie, magiczne miejsce. Tutaj odskoczyła nam maska, którą można podważyć. Czyli tak zwana pokrywa silnika, jak ktoś już stwierdził. I teraz do przodu się podwija tą pierwszą część. I pomyślałby pan, że teraz można by trochę dalej odsłonić tą maskę, prawda? Nie, wie pan, ja bym pomyślał, jak go można otworzyć szybko i sprawnie. Jak? Wsiąść i rozwinąć szybkość 130 i ona się sama otworzy. Ja bym go jednak proponował oszczędzić. Inaczej. I jakby mi pan pomógł z tamtej strony, tak, do góry. Śmiało. Śmiało. I teraz się zatrzyma. O rany boskie. I to jest w całej okazałości żmija. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 kominów. No to 10 więcej kominów niż Titanic. Żmija też jest tutaj. Aczkolwiek ja jestem bardzo człowiekiem antysymbole, takie negatywne, nie chcę powiedzieć satanistyczne czy diabelskie. Ja jestem człowiekiem, który się nie wstydzi swojej wiary. Jestem chrześcijaninem i jestem daleki od takich rzeczy. Po otwarciu olimpiady możemy sobie podać prawe dłonie. Pewnie tak samo. Otwarcie olimpiady wolę przemilczeć, tutaj to jest taki paradoks, wie pan, bo moje życie jest moim zdaniem szczęśliwe i wartościowe, a same takie diabelskie samochody mam. Nie uznaję takich w ogóle symboli nawet, tatuażu takiego bym nie chciał, ale mam takiego wręcz demonicznego, no Challengera, to jest taki samochód, który nawet w jednej ze swoich specyfikacji ma dopisek demon, no i to jest, albo Hellcat na przykład. To jest jakiś piekielnik, tak? No to jest taki paradoks śmieszny, a tutaj ta żmija to też taka kusicielka, ale... Proszę pana, ale już widzę mankament tego samochodu. Jak jest mankament? Siedzenia się nie rozkładają, no. No niestety, przespać się z kobietką nie można. Dobra, tematu dziewczyn powiedziałem, nie będziemy ruszać. Jeszcze raz? Tematu dziewczyn nie będziemy ruszać. A Boże, możemy, nie ma problemu. A ja jestem ciekawy, czy wie pan, gdzie jest wydech w ogóle? Gdzie są końcówki wydechu? Bo to jest... Pana podejrzewam, gdzieś z przodu przy silniku, nie? To jest też zagadka właśnie. No bo szukam tutaj, to tutaj nie wygląda, ale na pewno pan jakąś dla mnie zagadkę tutaj szykuje, także cholera. Tutaj w progu są końcówki po obu stronach. Tu progami lecą właśnie rury wydechowe. Ach, jest, i tu faktycznie jest końcówka. To jest bardzo specyficzne. Ja oczywiście nie pytałem, żeby robić sobie z pana żarty, tylko żeby uzmysłowić, że to jest naprawdę nietuzinkowe. Ja bym się nie domyślił w życiu. Naprawdę. Ja również, gdybym był człowiekiem, który nie zna modelu, no to miałbym problem inaczej. No, jeździłem kilkoma autami, które mają wydechy po bokach, ale ten samochód jest specyficzny, ponieważ już nawet w drugiej generacji Vipera były te wydechy z tyłu. O kurczę, ciężko sięgnąć tam do tego tyłu. No, jest przepotężna. Nie, no ale wie pan, tą moc to trzeba mieć możliwość przenieść. No.
środku jest jeszcze taka osłonka, którą się daje za głowę, tutaj się wkłada. Aha. Nie będziemy tego teraz robić. Bagażnik jest niewielki, ale oj. Nie, ale myślę, że osłonki nie ma co zakładać, dlatego że głowa i tak przez tą szczelinę się nie przeciśnie. Nie planuję. Jak pan przyciśnie? Czasami mam dla pasażera albo dla siebie taki kapelusz. Ale to powinien być z gumką, bo to nie ma szansy. Chociaż nie, tu się tak ładnie rozkłada powietrze, że chyba nawet nie dmucha na pasażera, nie? Bardzo ładnie się rozkłada, ja wie pan dlaczego? Nie zdążyłem, wie pan, sprawdzić, bo to za szybko pan jechał. Bardzo panu dziękuję za przejażdżkę. To nie była przejażdżka, to był odlot. Wam również dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że mogłem wam pokazać ten samochód razem z panem Leszkiem, bo zawsze lepiej z kimś niż samemu. Subskrybujcie program High Five. Do następnego odcinka, a ja... Panie Robercie, dlaczego pan mnie nie spotkał, jak ja miałem 20 parę lat? Żegnam się z wami, bo bym się zakochał w panu. Fajne dzieci byśmy mieli.